Siemano, witajcie, z tej strony Bojan i przed wami będzie starcie jednych z najlepszych graczy w Polsce. Nie żebym ja był najlepszym graczem w Polsce, ale Elviso jest jednym z najlepszych graczy w Polsce. I dzisiaj będę się z nim zmierzał w pojedynku 1 na 1, 3 rundy. Zobaczymy, kto będzie miał więcej wygranych. Jeśli nie wiecie, to wszystko jest zorganizowane w ramach MCS League, czyli turnieju Minecraft, który odbędzie się 27 kwietnia w hali Torwar w Warszawie. Odbywać się będzie turniej UHC oraz Bedwars. I teraz słuchajcie, turniej Bedwars, będziemy brać w nim udział. Ja, Abra, Elviso, z którym teraz będę się pojedynkował, oraz Agentix, czyli Nerdy Nation. Poza tym w turnieju Bedwars wezmą również udział tacy youtuberzy jak Stu, Dokness, Szymek i wiele, wiele innych. Wszystkiego o turnieju możecie dowiedzieć się na dole w opisie oraz słuchajcie, bilety. Kupując bilet z kodem Bojan macie aż 5% zniżki na daną kwotę, więc słuchajcie, to jest mega fajna okazja. Macie przeróżne kategorie biletów do wybrania, wszystko zależy od was. Z naszej strony możemy wam gwarantować naprawdę kolosalne emocje. Będą się działy takie rzeczy na tym turnieju, że jeśli na niego nie przyjdziecie, uwierzcie, będziecie żałować. Serio, planujemy kozackie tam rzeczy zrobić razem z Abrą i naszym teamem. Różne trolle na innych youtuberach. Jeśli by coś takiego wyszło, byłoby mega kozacko. MCS League, hala Torwar, 27 kwietnia, Warszawa. A ja już was zapraszam do oglądania starcia 1 na 1 z jednym z najlepszych graczy w Polsce, Bedwars. Okej, rozpoczynamy grę, sam się naprawdę nieco cykam, ponieważ co się tutaj może dziać. Jeszcze w ogóle nie grałem na tych mapkach, więc to będzie pierwszy raz jak gram. Zobaczymy, jak to wejdzie na bank. Elviso już leci do mnie z jakimś TNT czy coś w tym stylu. O, to jest mniej więcej ustalone wszystko tak jak mam na serwerze, na którym gram, więc spoko. Dobra, weźmy sobie... Dobra, boję się, naprawdę, Elviso, co to może być? Grajmy, sam jestem mega ciekaw, co on tam kombinuje. Nie. Właśnie nie wiem, czy on od razu planuje do mnie iść, nie mam pojęcia, to jest pierwsza taka ręka, ale będziemy grać jeden na jeden i zobaczymy. Dobra, weźmy sobie tą glinę, zabudujmy sobie tą gliną, okej, wiemy, że on tutaj już jest, więc spoko. Dobra, weźmy tak. O, spadł, czy mi się wydawało? Czy on spadł? Umiera, tak, spadł, okej. Śmiesznie, weźmy sobie jeszcze narzędzia, zróbmy szybciutko. Gdzie są narzędzia? Tutaj, raz, dwa, okej, wszystko jest tak ogarnięte, wszystko fajnie. Pierwszy raz, naprawdę pierwszy raz tutaj gram. Nie, muszę wam przyznać, nie trenowałem za dużo, trenuję wiadomo, na normalnych gierkach, więc po co mam trenować stricte tutaj. Ale słuchajcie, idziemy już na środek do Elvisa i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że on sam nie ogarnia za bardzo, co się dzieje. No, ja nigdy też z nikim nie grałem jeden na jeden, więc zobaczymy. Dobra, jesteśmy już tutaj i widzimy, że Elvisa o tym wie. Okej. Oh no, spadłem, dobra, lecimy z nim. Lecimy, czekaj, czy on mnie goni? On mnie goni, tak. Okej. Mamy jeden na jeden z nim, klepę. No, chodź, dostał raz. No, nie uciekaj. Chodź tu, Elviso, chodź tu, gościu. O, zrzucony, dobrze, bardzo dobrze, zrzucony, ale to pyknęło, dobrze, weźmy te emeraldy, ej, ja się naprawdę stresuję, słuchajcie, nie sądziłem, że aż tak będę się stresować, dobrze, ale pykło, zabieramy te emeraldy i wracamy szybko. Ja już widziałem, jaki on ma plan, już widziałem, co on chce zrobić. Dobra, chodźmy wrócić do nas, okej, na spokojnie, ojejku, nie, ja się nawet... No, troszeczkę się stresuję, muszę się tak przygotować też emocjonalnie na ten turniej, bo muszę wam szczerze przyznać, miałem takie, wiesz, że jednak w nerwach to się inaczej też gra, słuchajcie, w nerwach naprawdę inaczej się gra, ale teraz możemy kupować na szczęście zbrojkę, to weźmy sobie dwie poteczki. O nie, to jest coś inaczej niż na Hypix, o nie, inaczej jest ułożone te, potki są inaczej ułożone, niedobrze, bardzo niedobrze, okej, okej, wyrzuciłem mu. Wyrzuciłem, dobra, co Andrzej kombinuje? No, co jest? Okej, na szczęście. Oj, spadł, dobrze, spadł. Więc teraz możemy to wykorzystać, idziemy do niego. Słuchajcie, gram z jednym z najlepszych graczy na świecie. Nie no, no chyba tak, Polaków na pewno. Jeden z najlepszych graczy z Polski. Dobra. I to naprawdę nie jest tak lekko z nim. Okej, szybko, niewidka. Okej, tego się nie spodziewa. Okej, nie widział nas kompletnie, dobra. Rozwalamy mu łóżeczko, dobrze. Rozwalone łóżeczko, rozwalone. Szybko, ciach, odkładamy i wracamy. Wracamy na naszą wysepkę, szybko. Bojan, daj jeszcze radę. Jejku, co tutaj się dzieje, nie? Dwa ultraprosy właśnie teraz grają. Dwa ultraprosy, pytanie, co robi. O nie, on już tutaj idzie. Patrz, mamy go.
O nie, on ma żelazny mieczyk, on ma żelazny mieczyk. Okej, okay, spadaj. No, gościu przeżył. Dobra, co ty kombinujesz? Co ty kombinujesz? Nie ma na szczęście nic takiego specjalnego. Co ty kombinujesz? No, błagam, fireballa. Okej, okay. O nie, już go nie ma, już ucieknie. To będzie walka w tym momencie. To będzie w tym momencie walka. Czy on może stąd zejść jakoś? Nie ogarniam też tej mapki. Okej, okay. Pewnie widzicie po mnie, że ja tutaj troszeczkę jestem posikany. Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! Oh no, spadłem, teraz mi rozwali łóżeczko, nie! Ja nie wiedziałem, że tam można się tak przenieść. Pierwszy raz gram na tej mapie. O nie, rozwala mi łóżeczko, tak, rozwala. Dobra, 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 odradzaj się, odradzaj. Dobrze? Jest! Udało się! Udało się, słuchajcie, zniszczyłem go! Zniszczyłem, farciarz napisał! Farciarz napisał, zniszczyłem Elviso. Zniszczył mi łóżeczko, więc bardzo dobrze. Nie, no co się tu łączy, zniszczyłem. Szczerze nie spodziewałem się, że go rozwalę. Nie spodziewałem się, naprawdę. Dobra, jeszcze jedną sobie zagramy, okej, okay. Dawaj jeszcze raz. Teraz cię rozwalę. Okej, okay, teraz słuchajcie, już jestem troszeczkę taki bardziej, wiecie, obeznany w tej mapie. Widzimy, już wiemy mniej więcej, o co tutaj chodzi. Więc zagramy sobie z nim już tak bardziej pewnie. Bardziej pewnie sobie zagramy. W tym celu weźmiemy sobie... O nie, kupiłem kamienny mieczyk, przez przypadek to było. Nie mogę takich misklików robić. Hello, Wojtek. Oj, naprawdę, lekko jestem zestresowany, no bo gram z jednym z najlepszych graczy w Polsce, słuchajcie, i wygrałem pierwszą rundkę z nim. Czyli wygrałem pierwszą rundkę z najlepszym graczem w Polsce, ja sam nie mogę w to uwierzyć. Dobra, słuchajcie, bierzemy TNT, jazda do niego, jazda, jazda. Teraz, nie wiem, czy bez obudowywania łóżeczka, boję się bez obudowywania łóżeczka. Wtedy widzieliście, łóżeczko nas jednak uratowało. Widzimy, już chyba coś tam kombinuje ten wariacik. Dobra, obudujmy to. Na szybciocha, ciach, 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 ciach. O nie, góra! Ten stresik mnie troszeczkę zjada. Idzie tu już. Już tu idzie. Okej. Okej, na szczęście też dobrze budujemy w miarę. A nie, też spadłem, niedobrze. Ja, ale przynajmniej patrzcie, zdążyłem się dobudować tak szybko jak on. Okej, okay, patrzcie, no normalnie jak to jest starcie mistrzów po prostu. Starcie mistrzów, dosłownie. Dobra, zabieramy teraz wszystkie rzeczy. Zabieramy pełno wełnę, zabieramy to. To wyrzucamy. To sobie zróbmy tak, okej, okay. I lecimy do niego, lecimy, mamy pełno rzeczy. Mamy pełno naprawdę rzeczy. Ja bym chciał to wykorzystać, więc jazda do niego teraz. Szybciutko. Czy on się tego będzie spodziewał? Biegniemy, ile sił w girach. Nie ma go tu, A jest, jest jednak. Czekaj, czy on mnie zobaczy? Zobaczył chyba mnie. Nie zobaczył, dobrze. Dobrze, nie zobaczył. Szybko. O nie. Za daleko. Szybko, rozwalamy łóżeczko. Rozwalamy, szybko, Wojtek. Szybko, rozwalaj, spadamy. Teraz muszę zdążyć, jak najszybciej. Wojtek, dawaj, odwróć się. Teraz, jest, odradzam się. Idzie do nas, czy nie? Idzie, już jest u nas. Straciłem łóżeczko, teraz jest tylko klepa. Dobra. Mam już lepszy mieczek, więc bardzo dobrze. Jeszcze rewka sobie zjem. On tutaj jakoś się przedostał wtedy, a tutaj się przedostał. Już wiem, że tutaj jest przejście. Tutaj. Właśnie w tym miejscu jest przejście. Musimy teraz zagrać bardzo mądrze, słuchajcie. Bardzo mądrze musimy zagrać. Okej, teraz jest kwestia tylko klepy. A mamy cię. Dojazd. Zero HP! Zero, nie! Stres mnie zjadł! Zero HP! Ja ci kręcę! Zero HP! Jeszcze, dawaj. Jeszcze raz. Do trzech. I słuchajcie, jedną rundkę ja wygrałem. Drugą rundkę wygrał Elviso. I teraz przekonamy się, bo mamy remis na obecną chwilę. Teraz przekonamy się, kto po prostu jest lepszy, kto tym razem wygra. Musimy teraz naprawdę tutaj ogarnąć wszystko. Też bierzcie pod uwagę to, że Elviso dosłownie no ćwiczy dużo na tych arenkach.
bardzo dużo ćwiczy, trenuje razem z Agentixem. A ja zazwyczaj przygotowuję się tylko nagrywając odcinki lub robiąc live'y, więc bierzcie też to ludzie pod uwagę, ponieważ no... Nie jest lekko, ale w tym momencie zjadł mnie troszeczkę też stresik, kurczę, nie chcę się jakoś tłumaczyć czy coś, ale stresik mnie zjadł, to muszę przyznać, naprawdę, ja byłem posikany jak miałem się z nim klepać, no bo jednak klepię się z jednym z najlepszych graczy w Polsce, prawda? Okej, chodźmy, właściwie no najlepszym, razem z Agentixem też. Na szczęście udało mi się pierwszą rundkę wygrać, teraz lecimy do niego szybciutko. Okej, czy on tutaj już jest? Chyba już tutaj jest. Idziemy znowu bokiem. Czy zrobimy znowu to samo co wtedy? Ty? Nie ma go tu? On jeszcze się nie dobudował! Okej. Ty, on ma jakąś taktykę na zabudowywanie łóżeczka. Dobra, widzicie? Ja o tym właśnie mówię, te taktyki jego. Okej. Muszę się nauczyć tego szybkiego budowania do góry, bo to bardzo ratuje skórę. Już go słyszę. Oj! O, niedobrze! Słyszałem go! Muszę sobie podgłośnić dźwięki. Czemu? Czemu nie mam dźwięków? O, dobra. Głośnij dźwięki. Nie to. O, dobrze. To mi na pewno też uratuje skórę. Zabieramy sobie to wszystko. Zabieramy sobie tak. Okej, zróbmy teraz bardziej... bardziej się zabudujmy też przy okazji, wiecie? Zrobimy coś takiego, że bardziej się na niego przygotujemy. Weźmy sobie też przy okazji szkło. Ole, teraz kupiłem te odgłosy, nie? Znaczy podgłośniłem to wszystko. Okej. Muszę sobie to wszystko ogarnąć też przy okazji. Dobra, czyli rozumiem, że on teraz też bardziej gra defensywnie. Spoko, szanuję. Grajmy bardziej w defensywie również. Zróbmy tak, żeby właśnie naszego łóżeczka nie mógł zniszczyć przez TNT. Nie idzie do nas póki co, więc bardzo dobrze. Okej, patrz, mam pomysł, czekajcie. Z racji, że przecież mogę iść na środek jak najszybciej. Szybko emeraldy, ludzie. Szybko, emeraldy, dobrze, dwa. Super, bierzemy te dwa emeraldy. Wracamy. I mam pomysł. No, w końcu emeraldy trzeba wykorzystywać. Więc szybciutko. Co on tam kombinuje? O, ale zabudował sobie wyrko. Czemu tylko trzy? On tutaj musiał być? Dobra, pytanie. Czy on tutaj był? To jest pytanie za milion punktów w tym momencie, dobra. Nie no, nie mogę się tak stresować. To jest normalna gierka, to co ja będę robić na turnieju, nie? Hello, Wojtek. Widzimy, że bardzo dobrze zabudował to łóżeczko tam. Więc musimy na niego uważać. Weźmy sobie w takim razie zbrojkę. Dobrze, mamy zbrojeczkę. Weźmy sobie nasze... O nie, znowu kupiłem przez przypadek z przyzwyczajenia. Nie miałem kupować niewidki. Miałem kupić zupełnie coś innego, ale okej. Mamy niewidkę. Weźmy sobie, kupmy też przy okazji. Czy... Ej, a jeśli on kupił też niewidkę i do nas idzie z tą niewidką? To byłoby niekolorowe. To byłoby bardzo niekolorowe. Dobra, słuchajcie, spróbujemy do niego podejść. Mamy lepiej zabudowane łóżeczko. On z tego co widzieliśmy też bardzo dobrze zabudował się defensywnie, czyli on bardziej teraz gra defensywnie. No i zobaczymy jak to wyjdzie w tym momencie, prawda? O, idzie to. Dobra. Pijemy poteczki. Idziemy do niego. Szybko. Oj, kupił sobie sharpnessy. Okej. Dobra, odkładamy łóżeczko tu. Dobrze i spadamy. Wojtek, spadaj szybciej, jeśli on mi teraz zniszczy łóżeczko, a ja się nie odrodzę, to będzie lipa, bardzo... O nie. Dobra, to była bardzo głupia przegrana. Bardzo głupia, no ostatecznie, słuchajcie, wygrał Elviso, GG. Jak widzieliście, nasze starcie było bardzo wyrównane. Musicie pamiętać, że Elviso jest jednym z najlepszych graczy w Polsce. Należy do naszego teamu Nerdy Nation, który właśnie będziemy reprezentować na turnieju Minecraft. Przypominam, 27 kwietnia, hala Torwar. Nerdy Nation, czyli ja,
Abra, Elviso oraz Agentix. Będziemy walczyć przeciwko innym youtuberom, zmierzać się w walce. Z mojej strony naprawdę mogę wam obiecać kolosalne emocje. Pewnie widzieliście już teraz, co się działo. Było blisko, szczerze było blisko. Wygrałem pierwszą rundkę, w drugiej zostawiłem mu dosłownie 0 HP, a w trzeciej no musiałem spaść, bo się za długo obijałem. No i troszeczkę słabo, no zrąbałem w tej ostatniej rundzie. Ale jeszcze większe emocje zobaczycie na turnieju, musicie na nim być. Pamiętajcie, bilety macie na dole w pierwszej linijce opisu. I słuchajcie, przypominam, że z kodem WOJAN 5% zniżki na zakup biletu. Mega wam polecam zainteresować się tym eventem. Nawet jeśli teraz jesteście sceptycznie do niego nastawieni, wejdźcie w tą stronę, wejdźcie ten link w opisie i sprawdźcie. Naprawdę, będzie warto odwiedzić 27 kwietnia Torwar. Jeśli się uda, spróbujemy z naszym teamem strollować inne teamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to, jakiego trolla będziemy robić na przeciwnikach, na innych youtuberach, musicie zaproponować wy na dole w komentarzach. Więc piszcie na dole w komentarzach propozycje do troli na turnieju. Ja już mogę tylko powiedzieć, że będzie się działo. Trzymajcie się i do zobaczenia na turnieju. Cześć!